Dzisiejszy mecz odbył się po naszej myśli. Kontrolowałyśmy spotkanie. Naszym celem było zdobycie jak najszybciej bramki. I to wszystko nam się udało. Pierwsza połowa pod naszym dyktandem, drugiej już skupiłyśmy się tylko na obronie, żeby nie stracić wyniku. Myślę, że sezon był w naszym wykonaniu udany. Może i dobrze się stało tak, że dopiero ostatnia kolejka decydowała o tym, kto zostanie mistrzem Polski. Jest to powodem tego, że ta liga staje się coraz bardziej wyrównana. Szkoda tylko, że dwie drużyny tak naprawdę liczą się w walce o mistrzostwo. To jest Unia Racibórz i Medek Konie. Mam nadzieję, że w następnych latach będzie się to zmieniać, że więcej klubów będzie mogło walczyć o ten najwyższy tytuł w Polsce. Co do następnego sezonu, to na pewno Unia Racibórz będzie się wzmacniać zawodniczkami z zagranicy, żeby powalczyć w Lidze Mistrzów, żeby awansować do następnego etapu. Myślę, że moja przygoda w Unii już powoli będzie się kończyć. I jak Bóg da i zdrowie da, to może pogra się gdzieś jeszcze za granicą.